Dzień dobry, tutaj Agnieszka Skupieńska, a ty słuchasz podcastu To się opłaca. 3 lata temu, w 63. odcinku podcastu, to było w 2021 roku, poruszyłam temat zarządzania pieniędzmi w naszej małej firmie i dzisiaj chciałabym do tego tematu wrócić, dlatego że jest kilka rzeczy, które się zmieniły i myślę, że opowiedzenie o nich z takiej perspektywy 3-letniej, co działało wtedy, co działa teraz inaczej, może być tutaj wartościowe dla słuchaczy podcastu, dla Was, dlatego że często mi dajecie znać, że dzięki moim materiałom wpadliście na jakiś pomysł, coś tam usprawniliście w Waszym biznesie. I to mnie zawsze tak bardzo uszczęśliwia, zawsze mnie zachęca do tworzenia nowych treści, no bo jeżeli wiem, że te treści są przydatne, że jeżeli te treści moje i moje pomysły i moje wrażenia i moje jakieś tam spostrzeżenia odnośnie mojego biznesu, jeżeli wiem, że to się komuś przydaje, jeżeli wiem, że to u kogoś coś ulepsza, rozwija, no to to jest zawsze fajna motywacja do tego, żeby działać dalej. Także dzisiaj o tym, co się zmieniło w mojej firmie od nagrania tego poprzedniego odcinka 3 lata temu, co działa nadal, co usprawniliśmy, polepszyliśmy, co wygląda teraz nieco inaczej, a właściwie jest taka rzecz, która wygląda bardzo mocno inaczej od tego, co było 3 lata temu. Myślę, że to Was zaskoczy, bo to jest taka totalna zmiana u mnie w myśleniu, w działaniu, w podejściu w stosunku do tego, co było właśnie 3 lata temu, także zachęcam do wysłuchania do końca, bo o tym będę mówić akurat na samym końcu. No a zacznę od tego, co jest najważniejsze, co jest ważne, kluczowe u nas dla utrzymania płynności finansowej i dlatego, że ta firma działa tak jak działa, to znaczy co jest u nas kluczowe? Oczywiście dywersyfikacja przychodów, czyli nadal to, że mamy więcej niż jedno źródło przychodów, nadal zarabiamy dzięki dwóm różnym sklepom, dwóm różnym działalnościom i dwóm różnym branżom. I to jest oczywiście sklep z akcesoriami barmańskimi todrink.pl i druga działalność edukacyjna w ramach marki To się opłaca. Mamy nadal różne źródła pozyskiwania klientów, tutaj dywersyfikacja na kolejnym poziomie, czyli w sklepie z akcesoriami mamy klientów z ruchu organicznego, mamy klientów z reklam, klientów z newslettera, ten newsletter wykorzystujemy teraz troszkę mocniej niż wtedy, więc tych klientów też się pojawia coraz więcej. Mamy klientów z mediów społecznościowych i tutaj też się trochę zmieniło, bo zdaje się wtedy nie było TikToka jeszcze u nas, a teraz jest, także mamy więcej na Instagramie działalności, działaliśmy nieco więcej w ostatnich miesiącach, także jeżeli chodzi o pozyskiwanie klientów z mediów społecznościowych, też się u nas trochę więcej zadziało, więc te źródła pozyskiwania klientów jeszcze bardziej się zróżnicowały w stosunku do tego, co było te 3 lata temu. Natomiast nie mamy już Allegro, to jest taka pierwsza zmiana. Wyszliśmy z Allegro jakiś czas temu, zdaje się, że o tym ostatnio wspominałam w którymś z odcinków podcastu. Mamy już teraz tylko sprzedaż we własnym sklepie, wyszliśmy z Allegro, z tych wszystkich innych marketplace'ów. Nie mówię, że na stałe, nie mówię, że nigdy absolutnie do tego nie wrócimy, bo już się nauczyłam, żeby nigdy nie mówić nigdy, ale póki co stawiamy na własny sklep, na sprzedaż pod własną marką i no po prostu wyszliśmy z tego Allegro, stawiamy teraz na sklep todrink.pl, na swoją domenę. To jest taka pierwsza istotna zmiana od tego, co opowiadałam w 63. odcinku, bo wtedy mówiłam właśnie, że to, że mamy Allegro, to daje nam też takie poczucie bezpieczeństwa, że jak nie tutaj zyskamy klienta, to zyskamy go na Allegro. No ale się od tego czasu mocno pogorszyły warunki tak naprawdę dla sprzedawców na Allegro. Tam bardzo dużo różnych dziwnych zmian zaszło. Niekoniecznie nam to odpowiada to, co się tam dzieje, niekoniecznie nam odpowiada też ten model sprzedaży, więc na razie sprawdzamy, jak to będzie bez Allegro już od paru miesięcy i na razie zostajemy przy tej decyzji. Jeżeli chodzi o dywersyfikację jeszcze, to postawiliśmy też na nowy typ produktu, bo do tej pory mieliśmy produkty w sklepie drinkowym fizyczne, mieliśmy produkty różnych producentów i produkty nasze własne, czyli mieliśmy własne książki komponowane przez nas zestawy barmańskie i produkty sprowadzane od różnych producentów, od producentów z różnych krajów, producentów polskich i to były takie nasze, właśnie nasza działalność polegała na sprzedawaniu produktów fizycznych, ale od jakiegoś czasu mamy też produkty cyfrowe, więc tutaj kolejna dywersyfikacja. Mamy e-booki z przepisami i tutaj wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, bo wiem, że niektórzy wolą przepisy w formie papierowej, ale było tak dużo zapytań o e-booki, że zdecydowaliśmy się na sprzedaż także e-booków.
I to jest też krok w dobrą stronę, dlatego że teraz mamy 6 e-booków, które no, tak naprawdę stanowią bardzo fajny dodatek, jeżeli chodzi o zyski w sklepie. A przede wszystkim, co jest tutaj dosyć istotne, one są tanie w utrzymaniu, tak naprawdę są bezkosztowe w utrzymaniu, bo kiedy e-booka zrobimy raz, no to nie musimy go potem magazynować, nie musimy płacić za obsługę, wysyłki i tak dalej, więc e-booki są fajnym źródłem przychodów tutaj w naszym sklepie, kolejnym źródłem przychodów. Następna sprawa, którą zmieniliśmy przez te kilka lat, to trochę zmieniliśmy podejście do reklam. Postawiliśmy na mocniejszą promocję sklepów, obu właściwie na Facebooku. Wcześniej reklamowaliśmy się bardzo intensywnie w Google, ale teraz sprawdzamy też, jak będą działać reklamy facebookowe, a właściwie sprawdzamy to już od jakichś 2 lat. I efekty w sklepie To Drink były tak dobre, na tyle dobre, że gdzieś pół roku temu, tak jakoś pod jesienią, zdecydowaliśmy, że w To się opłaca również będziemy ustawiać reklamy typowo sprzedażowe. I tutaj to jest tak naprawdę spora zmiana od tego 2021 roku, czyli 3 lata temu, dlatego że 3 lata temu ja sprzedawałam w To się opłaca głównie produkty swoje na zasadzie kampanii, czyli była kampania sprzedażowa kursu i były wtedy sprzedaże kursu. Raczej pomiędzy kampaniami produkty się nie sprzedawały, chyba że były znowu jakieś tam specjalne akcje w newsletterze. Ale takiej sprzedaży na co dzień raczej nie było. No i ostatnio zmieniliśmy ten system, zmieniliśmy to podejście i mniej więcej od pół roku w To się opłaca, już nie polegam głównie na kampaniach. Kampanie sprzedażowe owszem są, ale one mają być teraz dodatkiem, tak? Teraz mam takie podejście do tej działalności, one mają być dodatkiem, natomiast mocniej stawiam na reklamy. Pewnie zauważyliście to, że tych reklam To się opłaca jest całkiem ostatnio sporo i tak będzie. Stawiam na to, żeby właśnie były reklamy, była sprzedaż dzień po dniu, żeby codziennie ktoś nowy dowiadywał się o To się opłaca, codziennie ktoś nowy kupował moją książkę, Freelancer 2.0 albo jakieś moje narzędziowniki i nie chcę wkładać w to energii, publikować codziennie nowych treści w mediach społecznościowych, nie chcę codziennie nad tym pracować, chcę, żeby robił to za mnie system reklamowy, w tym przypadku Facebooka. Na razie to się świetnie sprawdza, zapewnia taki stały zysk na poziomie kilku tysięcy złotych miesięcznie i to jest taki zysk przewidywalny, to znaczy widzę stałą zależność między tym, ile wydam na reklamy i ile pieniędzy z tych włożonych wyjmę. Mniej więcej stałe, przewidywalne zyski. To jest super ważne dla mnie, żeby te przewidywalne zyski były i bardzo mi się ten system podoba, bardzo się cieszę, że to działa. Także tutaj taka też kolejna zmiana. W ramach dywersyfikacji wprowadziliśmy też produkty z różnych półek cenowych i to też w obu sklepach. W To się opłaca mamy na przykład narzędziowniki, takie, które kosztują nieco mniej, po kilkadziesiąt złotych, tak samo jak e-booki, kilkadziesiąt złotych. Mamy kurs Strona produktu, która sprzedaje, on kosztuje teraz kilkaset złotych i niebawem rusza też produkt z jeszcze wyższej półki, to jest pierwsza edycja programu mentoringowego Metoda Hydry. On w pierwszej edycji będzie kosztował niecałe 2500 zł, w kolejnych będzie cena nieco wyższa, także to już będzie taki program dla osób, które po prostu nie chcą przerabiać kolejnych kursów online, ale chcą tego wsparcia i ja będę w tym programie mocno aktywna, będę po prostu wspierać uczestników w takich codziennych krokach w kierunku dywersyfikacji właśnie, bo o tym w tym programie będziemy mówić. Kolejna zmiana w ostatnich latach, jeżeli chodzi o nasze źródła przychodów, to jest wydanie mojej książki z wydawnictwem Helion. Książka Sklep Online w 30 dni, ona się ukazała rok temu, to jest taki dochód pasywny, to jest taki dochód, w którym ja totalnie nic nie robię, żeby on się pojawił. Mam jeszcze kilka takich mniejszych źródełek dochodu pasywnego, takiego typowo dochodu pasywnego, to znaczy kiedyś w jakichś starych postach zostały umieszczone linki afiliacyjne, te posty nadal są odwiedzane, posty na blogu i z tych linków ktoś tam kupuje powiedzmy jakieś książki i to są takie małe źródełka, pasywne źródełka dochodu, jakieś 100-200 zł miesięcznie gdzieś tam wpada z tych różnych takich afiliacji i różnych takich dziwnych, starych artykułów. Sporadycznie tutaj jeszcze dochodzą usługi, nadal mówimy o dywersyfikacji, dlatego tutaj się tak roztrząsam nad tymi źródłami dochodu. W 2021 roku raczej nie brałam udziału w jakichś takich przedsięwzięciach, ale teraz mi się zdarza, że a to gdzieś w konferencji biorę gościnny udział, a to jakiś webinar dla kogoś poprowadzę, a to jakieś materiały do czyjegoś kursu gdzieś tam nagrywam i to są takie współprace okazjonalne, które też tam jakieś dochody przynoszą. Do tego dochodzą jeszcze jakieś okazjonalne współprace z markami w ramach promocji jakiejś marki, czy to w podcaście, czy na blogu. Tego też nie ma zbyt dużo, ale gdzieś tam te przychody też się pojawiają.
Także jest tych przychodów całkiem sporo różnych i to jest fajne. Ja to lubię, lubię jak się coś dzieje, lubię jak są różne rzeczy do zrobienia i lubię jak te pieniądze płyną różnymi kanałami do nas. I jeżeli ty chcesz razem ze mną zbudować takie źródło dochodu w swojej firmie, jeżeli czujesz, że właśnie to jest to, czego ci brakuje, taka dywersyfikacja, no to zachęcam cię do zainteresowania się właśnie programem Metoda Hydry. W dniach 20-28 maja będzie można dołączyć do tego programu mentoringowego Metoda Hydry. Natomiast, żeby nie przegapić startu, możesz już teraz w tej chwili zapisać się na listę oczekujących. tosieopłaca.pl/program24. Tam trzeba zostawić swój adres e-mail i jak już zostawisz mi adres e-mail, to ja poinformuję cię o tym, kiedy ten program ruszy i dostaniesz też zniżkę na początek sprzedaży, tak jak to zawsze u mnie jest. Także tosieopłaca.pl/program24. To jeżeli chodzi o dywersyfikację. Drugi punkt, jeżeli chodzi o zarządzanie finansami w naszej firmie, to jest analityka. Analitykę mamy jeszcze lepszą niż mieliśmy te 3 lata temu, bo 3 lata temu opowiadałam Wam o tym, jak wygląda u nas taki arkusz, który nazywamy sobie arkusz cash flow, arkusz przepływów pieniężnych i wtedy mieliśmy taki prosty arkusz Excela, w którym notuje się przychody netto, koszty stałe, czyli takie koszty, które są niezależnie od tego, czy mamy jakieś wpływy, czy nie, na przykład abonamenty za oprogramowanie, koszty wynikające z jakichś umów, które są w równej wysokości, na przykład za usługi księgowe, to są wszystko koszty stałe. Notujemy koszty zmienne, czyli na przykład u nas to są koszty zakupu towaru, koszty reklam, koszty jakichś konkretnych współprac, które się pojawiają albo nie w jakichś miesiącach i koszty firmowe, które są niezwiązane z żadnym ze sklepów. Notujemy sobie na przykład nasze pensje, jakieś wydatki na samochód, na urządzenia do pracy, które kupujemy i tak dalej, i tak dalej. I ten arkusz wylicza nam sumy przychodów, sumy kosztów, pokazuje bilans w danym miesiącu, bilans ogólny liczony od początku roku. No i oczywiście pokazuje też, które z naszych źródeł dochodu, jak mocno uczestniczy w tym zysku, który mamy w firmie i jak dobre jest które źródło dochodu, tak mówiąc, mówiąc wprost. No i w zeszłym, i te 3 lata temu, kiedy opowiadałam o tym arkuszu cashflow po raz pierwszy, to był taki prosty arkusz Excela. Natomiast być może wiecie, że ja mam tutaj w firmie na pokładzie mojego męża, który jest po studiach z ekonometrii i Excel to jest jego drugi dom, więc on w Excelu umie zrobić naprawdę bardzo, bardzo wiele i te Excele non-stop poprawia. Także nasz arkusz kalkulacyjny do liczenia przepływów pieniężnych to już absolutnie nie jest ten sam arkusz kalkulacyjny, który prowadziliśmy 3 lata temu. On uległ bardzo mocnemu rozbudowaniu, dodaliśmy całą masę kolumn, to znaczy dodaliśmy, oczywiście nie ja, Tomek dodał, całą masę kolumn, wierszy, formuł, dzięki temu możemy policzyć i porównać to już totalnie naprawdę prawie wszystko. Porównujemy na przykład, czy średnia marża ze sprzedaży produktów utrzymuje się na tym samym poziomie z miesiąca na miesiąc, albo z roku na rok, jak ona się ma, czy ona spada, czy ona rośnie. Jak dużo wydajemy w przeliczeniu na zamówienie, na reklamę, w przeliczeniu na jedno zamówienie, jak dużo kosztuje nas reklama, jaki udział w kosztach ma zamówienia, na przykład pakowanie produktów i tak dalej, jaki udział w kosztach ogólnych mają koszty stałe, jakie koszty zmienne, ile tak naprawdę wydajemy na własne wynagrodzenia, doliczając te wszystkie ZUS-y, podatki i tak dalej, ale też na przykład jaki udział w zyskach ma które z naszych źródeł przychodu, to co już mówiłam, czy więcej zarabiamy dzięki To się opłaca, czy więcej dzięki To Drinkowi, czy jeszcze dzięki tym innym dodatkowym aktywnościom. I te wszystkie szczegółowe dane, one służą temu, że dzięki temu na przykład możemy bardziej dokładnie kalkulować ceny, bo skoro wiem, ile w przeliczeniu na jedno zamówienie kosztuje nas na przykład reklama, ile w przeliczeniu na jedno zamówienie kosztuje prowizja dla pośrednika płatności, ile średnio kosztuje obsługa zamówienia przez firmę magazynową albo ile kosztuje magazynowanie produktów, to dzięki temu wszystkiemu mogę lepiej policzyć, ile powinien kosztować konkretny produkt, żebyśmy my na nim zarabiali. Także ten arkusz cashflow, on dalej u nas się sprawdza, natomiast jest znacznie bardziej rozbudowany, więcej danych nam przynosi, łatwiej pozwala nam spojrzeć z lotu ptaka na to, co się w firmie dzieje, ale też dać nam taki przekrój, jak ta firma wygląda teraz, jak wyglądała 2 lata temu, jak wyglądała 3 lata temu, bo ten arkusz zbiera dane ze wszystkich lat i porównuje je ze sobą. Trzecia sprawa, o której chciałam tutaj powiedzieć w tym odcinku, ona się z tym arkuszem cashflow bardzo mocno wiąże, to jest planowanie przychodów i wydatków.
To jest pewna nowość w naszych arkuszach. To jest taka, że mając te przychody, które są przewidywalne, które możemy sobie prognozować, możemy też prognozować, jak i kiedy będą, jak planować wydatki, jak planować inwestycje, jak planować kampanie promocyjne, bo mamy już za sobą kilka lat doświadczenia. Możemy dokładnie wyliczyć współczynnik wzrostu, czyli o ile na przykład w danym miesiącu rośnie liczba zamówień, widzimy, że w tym roku nasz współczynnik wzrostu jest tam ileś procent, więc patrzymy sobie, aha, w zeszłym roku było tyle zamówień, w tym roku, w tym samym miesiącu będzie o x procent więcej zamówień. Na podstawie tego, jak mamy policzony oczywiście średni koszyk, bo to też liczymy, wiemy dokładnie, jaki będzie przychód i to nam się udaje czasami z dokładnością nawet do 5000 zł policzyć, także bardzo, bardzo dokładnie liczymy. Ta przewidywalność jest niesamowita. I na podstawie tego współczynnika wzrostu i tych wszystkich danych z dużą dokładnością przewidujemy, ile pieniędzy pojawi się w danym miesiącu na naszym koncie i dzięki temu właśnie wiemy, czy możemy w tym miesiącu akurat pozwolić sobie na jakieś inwestycje, czy nie. I na przykład wiemy, że w połowie maja przyjdzie jakaś duża dostawa, wiemy, że trzeba będzie zapłacić fakturę powiedzmy na 50 tysięcy i wcześniej możemy sobie policzyć, czy będziemy mieć w tym danym tygodniu te pieniądze na koncie, bo wiemy, ile w każdym tygodniu pieniędzy wpływa na konto. To jest niesamowite, bo możemy wtedy na te dane reagować. Możemy zostawić pieniądze na opłacenie tej faktury wcześniej na koncie albo na przykład zorganizować jakąś konkretną kampanię. Ja mogę sobie włączyć jakąś zniżkę, to się opłaca, dać znać na przykład subskrybentom newslettera, że jakiś konkretny produkt można kupić ze zniżką i wtedy wiem, że tyle i tyle pieniędzy dzięki temu się pojawi na moim koncie. Także ta przewidywalność i analizowanie tego i zbieranie tych danych rok do roku daje z każdym rokiem coraz więcej pewności, coraz większą łatwość i coraz więcej łatwość podejmowania decyzji. Także tutaj, jeżeli chodzi o aktualizację tego stanu sprzed 3 lat, kiedy nagrywałam poprzedni odcinek na ten temat, to ten arkusz cashflow nadal jest w użyciu, uległ rozbudowie, uległ poprawie i dzięki niemu i dzięki temu, że te dochody nasze są bardzo przewidywalne, to jeszcze łatwiej jest nam planować nasze wydatki i jeszcze łatwiej przez to utrzymać tą płynność finansową. To był punkt 3. Teraz punkt 3 był, czyli lepsze planowanie przychodów i wydatków. Punkt 4, o którym chciałabym opowiedzieć w tym odcinku, to są pensje. I to się nie zmieniło od poprzedniego odcinka. To jest sprawa naszych wynagrodzeń. Od lat sobie wypłacamy w firmie regularne pensje w swoim biznesie. Szczerze mówiąc, to w ogóle sobie nie wyobrażam, że można by było działać inaczej, że można by było sobie wypłacać pensje od czasu do czasu albo, no nie wiem, raz tyle, a raz mniej albo więcej. Ja wyznaję zasadę, że firma jest dla mnie, a nie ja dla firmy, więc to, na co zawsze muszą być u nas pieniądze, to są nasze wynagrodzenia, one są stałe, one są wypłacane zawsze tego samego dnia miesiąca. Przelewy są ustawiane tak automatycznie do przodu, więc tu się nic nie zmienia. Zresztą u nas w firmie wszystkie przelewy są ustawiane zawsze w momencie, na przykład, kiedy pojawia się faktura, Tomek od razu ustawia tą fakturę do zapłacenia tam dzień czy dwa dni przed terminem, tak żeby od razu wiedzieć, że nic nam nie umknie, wszystkie faktury będą opłacone w terminie, no i że zawsze po prostu będzie to wszystko poukładane. Wtedy też widać od razu w banku, możesz sobie podejrzeć, ile jeszcze masz do zapłacenia w tym miesiącu, to też jest wygodne. Także jeszcze jedna rzecz jest taka, że jeżeli chodzi o wynagrodzenia, raz na pół roku albo raz na rok, to w zależności od tego, co tam się akurat dzieje. Siadamy też do tematu podwyżek, zastanawiamy się, czy podnieść wynagrodzenia, o ile podnieść nasze wynagrodzenia w najbliższych miesiącach. Zwykle, no raz na rok to na pewno jakieś podwyżki robimy, staramy się częściej, no różnie z tym wychodzi, zależy jak wychodzi cash flow, zależy jak wychodzą te przepływy i co możemy sobie zrobić z tymi pieniędzmi, jak to będzie wyglądało, także tutaj też, jeżeli chodzi o nasze wynagrodzenia, to ten też arkusz cash flow i te dokładne wyliczenia pomagają decydować, czy stać nas na podwyżkę, czy może lepiej te pieniądze zainwestować w coś innego. Także tak to wygląda. I jeszcze jedna sprawa, ostatnia sprawa, to jest ta sprawa, o której mówiłam, że prawdopodobnie może być dla wielu słuchaczy zaskoczeniem, dla wielu stałych czytelników, bo ja o tym parę razy już mówiłam, czego nie robimy i dlaczego, a teraz zaczęliśmy to robić. A mianowicie w poprzednim odcinku, tym 63. odcinku, mówiłam, że nie bierzemy kredytów, tylko stawiamy na wolniejszy rozwój, ale za własne pieniądze.
I to podejście wynikało u nas z faktu, że myślę, że na początku, jako młodzi przedsiębiorcy, jako początkujący przedsiębiorcy, chyba się baliśmy trochę tych kredytów. To znaczy, ja na pewno się ich bałam, nie wiem jak Tomek, mówię za siebie, ale tak, no bałam się na kredyt jednak coś robić. Zawsze była to taka obawa, że może ten biznes się nie uda, może coś tam się wysypie, wiecie, no zawsze obawa początkującego przedsiębiorcy. No a potem tak z czasem przyzwyczailiśmy się do tego, że w sumie te pieniądze w firmie zawsze są, że te przychody są regularne, że możemy inwestować własne pieniądze, czasami się pojawiają jakieś takie większe strzały finansowe i właściwie nie rozważaliśmy innych scenariuszy niż finansowanie biznesu z własnych pieniędzy, to po prostu inwestowanie w firmę tego, co ta firma zarobi. No ale, ponieważ jak wiecie, to ja lubię testować różne rzeczy, w tym roku zdecydowaliśmy się zmienić podejście. To znaczy uruchomiliśmy linię kredytową w banku. Linia kredytowa, czyli taki kredyt obrotowy, taki coś, co działa podobnie jak karta kredytowa, czyli masz limit w rachunku, wykorzystujesz limit w takim stopniu, w jakim potrzebujesz i płacisz odpowiednią prowizję. I przekonało nas do tego rozwiązania tak naprawdę kilka rzeczy. Po pierwsze, z inicjatywą wyszedł bank, w którym mamy konto firmowe, który sam zaproponował nam linię kredytową. Ja wiem, że banki zawsze proponują jakieś kredyty, bo oni na tych zarabiają, ale tym razem nie dość, że zaproponowali bardzo dobre warunki, duży limit, tak naprawdę bardzo duży limit, nie spodziewałam się, że on aż tak duży będzie i minimum formalności, wzięcie tego limitu było naprawdę... No porównywalne jakby z formalności, jeżeli chodzi o formalności do wzięcia karty kredytowej, także tam właściwie wniosek i rozmowa z jakimś tam przedstawicielem banku i tyle. I to, że oni nam zaproponowali tak dobre warunki i tak duży limit, to oznaczało, że oni ocenili naszą zdolność kredytową naprawdę bardzo dobrze, bo inaczej, wiecie, też inaczej wyglądają kredyty, inaczej wyglądają takie tematy przy spółkach, tak jak my mamy spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, a inaczej przy jednoosobowych działalnościach. Tutaj w spółkach zawsze jest trochę trudniej, zawsze jest tej papierologii znacznie, znacznie więcej, zawsze jest jakieś sprawozdania finansowe, zeszły rok, poprzedni i tak dalej, i tak dalej. Nawet przy leasingu auta mieliśmy tych formalności znacznie więcej niż teraz przy wzięciu limitu kredytowego, który jest chyba większy niż, wyższy niż cena tego auta. Także no bank zaproponował linię kredytową na bardzo dobrych warunkach, z dużym limitem i to był dla nas taki pierwszy sygnał, że ta nasza zdolność kredytowa jest bardzo dobra, że może warto byłoby się nad tym zastanowić. Druga sprawa jest taka, że ja mówiłam zawsze wcześniej, że wolę wolny rozwój, ale za własne pieniądze, ale powiem Wam szczerze, że ostatnio dociera do mnie, że ja mam już 40 lat, w tym roku mam 40 urodziny, no i jakby wolny rozwój jest fajny, nie? Tylko jakby kiedyś trzeba by było przyspieszyć, że ja nie chcę pracować do emerytury, że może chciałabym kiedyś zarobić tyle pieniędzy, żeby po prostu móc zwolnić albo w ogóle nie pracować, niekoniecznie w 60 roku życia, może trochę wcześniej, także chciałabym kiedyś przyspieszyć, a nie zawsze, żeby ten rozwój był taki wolny. No i po trzecie, to jest chyba dla mnie bardzo ważne i kluczowe, tak mówiąc szczerze, przez ostatnie lata nasza prywatna sytuacja finansowa na tyle się polepszyła, znaczy nie żeby była zła, ale stała się na tyle dobra, że otwarcie tej linii kredytowej i pożyczenie tych pieniędzy od banku nie jest dla nas w ogóle stresujące, dlatego że w każdej chwili wiemy, że tę linię kredytową możemy sobie spłacić z własnych pieniędzy. Czyli de facto zrobić to, co robiliśmy wcześniej, czyli własne pieniądze inwestowaliśmy w firmę. Teraz inwestujemy pieniądze banku, ale gdyby była taka sytuacja, że bank, nie wiem, cofnie linię kredytową, chociaż nie, chyba nie może tego zrobić przed upływem roku nawet. W każdym razie wiemy, że nasza sytuacja finansowa prywatna jest dobra, że to zadłużenie w banku to nie jest takie być albo nie być i że jeżeli będziemy musieli spłacić całą linię kredytową naraz, to my mamy na to po prostu pieniądze. Mamy pieniądze, które możemy dalej w tą firmę inwestować. Także zdecydowaliśmy się na ten kredyt, znaczy na tą linię kredytową, kredyt obrotowy, jakkolwiek to tam nazwiemy. Bardzo jestem ciekawa, jak nam to zadziała, bo zdecydowaliśmy się w ramach właśnie inwestycji w obu biznesach coś tam poprawić, w obu biznesach zainwestować w to, na co wcześniej jakoś tak nie mieliśmy odwagi, czyli więcej inwestycji w reklamę, w pomoc fachowców, tutaj na przykład przy kampanii promocyjnej metody Hydry. Zwiększamy też asortyment
asortyment w sklepie. Wychodzimy z założenia, że jeżeli można zarobić więcej niż kosztuje to pożyczenie pieniędzy i jeżeli możemy pożyczyć pieniądze od banku bez stresu dla nas i tak naprawdę bez żadnych formalności większych, no to spróbujemy. Spróbujemy, czy taka forma finansowania się u nas sprawdzi, czy pozwoli nam rozwinąć skrzydła i jak w dłuższej perspektywie wpłynie na naszą firmę. Także to będzie taki fajny eksperyment, myślę, pod koniec roku zobaczymy, co z tego eksperymentu wyszło i jak nam ta linia kredytowa posłużyła i czy posłużyła, czy nie. No i to tyle, jeżeli chodzi o zarządzanie finansami w mojej małej firmie. Jeżeli ten odcinek podcastu był dla Ciebie wartościowy, to zachęcam do dawania ocen w aplikacji podcastowej, której słuchasz, albo łapek w górę, jeżeli słuchasz mnie na YouTubie. A dzisiaj dziękuję za wysłuchanie tego odcinka do końca i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!